A teraz połączymy się z naszym gościem Romanem Polko i porozmawiamy o tym, co dzieje się w Ukrainie. Mamy 13 czerwca, a to oznacza 475 dzień wojny Rosji z Ukrainą. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Wczoraj minister obrony Ukrainy poinformował, że w ciągu tygodnia ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły 7 miejscowości. Czy to oznacza, że zaczęła się kluczowa faza wojny? Znaczy, ta faza kluczowa jeszcze się w mojej ocenie nie rozpoczęła. To, z czym mamy do czynienia, to jakieś kontrataki i tak naprawdę sądowanie, które miejsce będzie dogodnym do wyprowadzenia głównego uderzenia. Z pewnością są różnego rodzaju uderzenia też pozorne. Działania tego korpusu rosyjskiego, który absorbuje część rosyjskich sił poprzez dywersję, która jest realizowana na terytorium Rosji. Uderzenia na systemy zaopatrywania w paliwo, w amunicję, ale to jest wciąż sądowanie. Te niewielkie miejscowości to są ataki taktyczne, to nie jest skala operacji, która zakładałaby, czy w ogóle to nie jest przeciwuderzenie, przeciwofensywa, ponieważ musiałaby zaangażować znacznie więcej sił niż wręcz pojedyncze czołgi. Czy ta ukraińska operacja jest ryzykowna? Znaczy, jest z pewnością trudna. Wiadomo, że na kierunku przełamania to przewaga powinna być minimum pięciokrotna. Jeżeli chce się rzeczywiście realizować ją zgodnie ze sztuką wojskową, ta operacja nie może być realizowana przez Ukraińców, tak jak w Bachmucie czynili to Rosjanie, gdzie w istocie tracili tylko własne siły i cena, którą płacili za niewielkie postępy, była ogromna. Stąd też właśnie szukanie takiego miejsca, które pozwoli przejąć po prostu inicjatywę i następnie rozwijać ją. Warunki wojny, prowadzenia wojny od Sun Tzu, od Karla von Clausewitza się nie zmieniły. Musi być element zaskoczenia, musi być element przewagi tam, gdzie nie ma przeciwnik, rozwijania i keep momentum, czyli krótko mówiąc, jeżeli Ukraina uderzy, to nie może być tak jak w ubiegłym roku, że zabraknie czołgów, amunicji, zasobów do prowadzenia walki, tylko musi tą ofensywę rozwijać, bo jeżeli utknie, to tak naprawdę zamrozi się ten konflikt znów na kolejne kilkanaście miesięcy. No i zdecydowanie trudniej będzie już przy następnej próbie odbijać te tereny, na których Rosja, warto o tym pamiętać, wciąż się umacnia. Most kolejowy w Jakimywce został wysadzony. Czy to odcina Rosjan od zaopatrzenia? No to jest ten właśnie kierunek działania, to przygotowanie. To jest wojna informacyjna, która jest realizowana, stąd też trudno wierzyć wszystkim komunikatom, które mają miejsce, no ale to, co jest wiarygodne, no to właśnie te działania mające na celu wydłużenie linii zaopatrywania. Logistyka jest słabym punktem Rosji i wiadomo, że trzeba uderzyć tam, gdzie przeciwnik ma największe deficyty. Krótko mówiąc, właśnie ten most, właśnie odcięcie drogi lądowej zaopatrywania Krym. Mam nadzieję, że w krótkim czasie dojdzie do skutecznego uderzenia również w most krymski, uderzenia, nie wiem, rakietowego czy znów dywersji. Chodzi o to, żeby odizolować Krym, który jest taką potężną bazą wojskową Rosjan, od prowadzenia działań bojowych, od zasilania. To pozwoli Ukraińcom dużo skuteczniej realizować swoje misje na kierunku południowym. Widać wyraźnie, że Rosjanie wpadają już tam w panikę, czyli nawet ta informacja o tym, że ta ofensywa się rozpocznie, już wprowadza działania takie no, niezbyt logiczne po stronie rosyjskiej. Wysadzenie Tamy jest jednym z takich etapów. Ono pewnie odsunęło czy zablokowało ten kierunek działania dla Ukrainy na jakieś 3-4 tygodnie, no ale powódź czy ta fala powodziowa zejdzie, no i teren latem wysuszony no, będzie się nadawał, będzie dostępny dla ciężkich pojazdów ukraińskich. No właśnie, czy wysadzenie tam w Nowej Kachowce ma znaczący wpływ dla ukraińskiej ofensywy? Dla ukraińskiej ofensywy nie ma znaczącego wpływu, ale potwierdza znów barbarzyński sposób działania Rosjan, brak jakiegoś logicznego myślenia, brak zastosowania zasad sztuki operacyjnej. No to wszystko i ten chaos, który jest w tej rosyjskiej armii, gdzie prywatna armia ściera się z tą zawodową, gdzie szeregowi nienawidzą swoich dowódców. No mam nadzieję, że ta przewaga właśnie moralna, mimo ogromnego potencjału, którym dysponuje Rosja, ten brak, ten chaos organizacyjny, no pozwoli Ukrainie przejąć inicjatywę i osiągnąć przewagę. No, warto zwrócić uwagę, że deklaracje Zachodu co do wsparcia Ukrainy, one niestety nie do końca pokrywają się z tym,
co w rzeczywistości Ukrainie przekazano. Kilkadziesiąt czołgów czy kilkaset maksymalnie, a powinno być wręcz kilka tysięcy i powinna być artyleria dalekiego zasięgu, a te niestety zasoby po stronie ukraińskiej no nie są wystarczającej ilości, żeby być pewnym, że przejęcie czy podjęcie działań operacyjnych, kontrofensywy na dużą skalę, no będzie mogło być skutecznie kontynuowane. To, co Ukraina dostała od Zachodu, jest z pewnością bardzo ważne, ale tak jak pan mówi, ilość broni nadal nie jest wystarczająca. Czego brakuje w tej chwili najbardziej Ukraińcom? No to metoda kropelkowa, tylko że tych kropelek jest trochę więcej. Otóż problem jest największy taki, że te zasoby są przekazywane zbyt późno. No nawet przeszkolenie pilotów, czołgistów na nowe uzbrojenie, nawet gdybyśmy teraz przekazali ogromne ilości, no to zajmie kilka miesięcy, jak nie kilkanaście miesięcy, patrząc czy myśląc o F-16. To, czego najbardziej brakuje Ukraińcom, to artylerii rakietowej dalekiego zasięgu i lotnictwa. Krótko mówiąc, izolacja pola walki, danie przestrzeni i możliwości prowadzenia działań operacyjnych wojskom lądowych, to jest to, co zapewnia właśnie artyleria, właśnie lotnictwo, a tego niestety jest wciąż za mało. Kilkanaście HIMARS-ów w ubiegłym roku odsunęło linię zaopatrywania i przesunęło wojska rosyjskie w głębie na kilkadziesiąt kilometrów. No teraz najwyższa pora, żeby Ukraińcy mogli na 200-300 kilometrów oddziaływać na linię zaopatrywania wroga i żeby właśnie na tych głębokościach byli też w stanie skutecznie niszczyć odwody, drugie rzuty, czy nawet ten most kerczeński, który niestety, ale ciągle zaopatruje te południowe wojska, które są rozlokowane na południu Ukrainy. Czy te działania Ukraińców wskazują na to, że ten główny atak dopiero nastąpi? Tak, to widać wyraźnie, że ten atak główny jest przygotowywany. Jak widać, w tej wojnie wcale się nie da prowadzić takich szybkich, ofensywnych działań. Stąd też Ukraina nie chce powtarzać błędów Rosjan. Zobaczyła, jak oni to realizowali. Stąd też uważam, że czekają na wygenerowanie takiego potencjału bojowego, no, który wtedy, kiedy już uderzą, pozwoli rozwijać to przeciwuderzenie, a nie po pewnym czasie zatrzymywać je i zastanawiać się, skąd wziąć dalsze zasoby do prowadzenia działań. W tej wojnie mamy ogromne zużycie amunicji, sprzętu, stąd też Ukraina musi zgromadzić te zasoby teraz, aby ta ofensywa, która rozpocznie się, nie wiem, późnym latem, na początku jesieni, żeby ona doprowadziła do skutecznego wyzwolenia okupowanych terytoriów. Dopiero w sobotę, 10 czerwca, prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że trwa ofensywa. Wcześniej w internecie mogliśmy zobaczyć filmik ukraińskich żołnierzy zasłaniających palcem usta, mówiących ci. No właściwie Ukraińcy, można powiedzieć, są mistrzami tego typu komunikacji. Ale dlaczego te komunikaty są takie skąpe? No przede wszystkim te komunikaty mówiące o tym, żeby zachować ciszę, żeby przestrzegać tajemnicy. One są kluczowe. No, wojska rosyjskie poniosły ogromne straty właśnie przez to, że żołnierze wrzucali do mediów społecznościowych jakieś filmiki, obrazki. No to jest wskazanie jednak dla źródeł wywiadowczych, które na tej bazie budują sobie, czy wskazują cele dla lotnictwa, dla artylerii. Również prezydent Zełenski jest objęty programem, który pewnie ma na celu osłonę tych rzeczywistych działań, czy rzeczywistych kierunków uderzenia, które prowadzi Ukraina. Społeczeństwo ukraińskie widać wyraźnie, że doskonale to rozumie. Cieszę się wtedy, kiedy tych przecieków nie ma, no ponieważ we współczesnym świecie wydaje się niemożliwe wręcz zachowanie tajemnicy, a jednak na szczęście Ukraińcom się to udaje. Już na samym początku wojny mieliśmy taki mocny rozstrzał. Z jednej strony Rosjan, którzy w internecie umieszczali praktycznie wszystko. Z drugiej strony ukraińskie siły zbrojne, które chyba mocno wyważały to, co znajdowało się w internecie, to, co było wrzucane na komunikatory. To były bardzo przemyślane komunikaty? Dokładnie tak. Warto zauważyć, że na początku tej wojny widzieliśmy działania Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli właściwie tych sił, które no, nie musiały specjalnie ukrywać swojej obecności na poszczególnych odcinkach działania. Natomiast te wysokomanewrowe, profesjonalne siły, właściwie o nich kompletnie nie słyszeliśmy i Rosjanie też nie wiedzieli, w jakim miejscu są, z którego kierunku mogą uderzyć. I to skutecznie pozwoliło obronić Kijów, wyprzeć Rosjan z tamtego obszaru.
Mam nadzieję, że teraz uda się zastosować podobne działania, które skutecznie pozwolą zablokować tą drogę lądową, przede wszystkim zaopatrywania na Krym, odbić Melitopol, Mariupol, pewnie również Donbas, który no niestety wydaje się mocną twierdzą i jest tam silna rosyjska obecność. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że jest za wcześnie, aby określić, w jakim kierunku zmierza ukraińska kontrofensywa. Jakie tutaj mogą być zakładane scenariusze? Przede wszystkim te scenariusze operacyjne, no trudno jest o nich mówić, ale patrząc strategicznie na skalę międzynarodową, no Stany Zjednoczone jednak dążą do tego, żeby Ukraina stała się państwem niepodległym, suwerennym, żeby odzyskała swoje tereny. Natomiast niestety pojawiają się w Europie takie głosy bardzo niepokojące, tak jak prezydenta Francji, który no, ni stąd, ni zowąd, przyznając rację Polsce w stosunku do myślenia o tym, czym naprawdę jest Rosja, mówi o tym, że wschodnia flanka powinna się właściwie rozbrajać. No, czyli nawet ta ogromna, tragiczna lekcja tego bandyty ściganego przez Trybunał Karny no, nie zmieniła jego podejścia do Rosji, z którą trzeba się dogadywać i której trzeba iść na ustępstwa. Również ta wojna prowadzona przez propagandowa i ta lekcja strachu, którą próbuje Putin w dalszym ciągu wygrywać swoje interesy na Zachodzie, no ona też się toczy. Są też i wypowiedzi dyplomatów są wpisane w jakiś taki aspekt, żeby uspokajać niektóre kraje, żeby utrzymać solidarność i wsparcie Ukrainy, no i żeby w żadnym wypadku nie iść Putinowi na ustępstwa. Antony Blinken powiedział również, że na zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie można spodziewać się, tu cytat, solidnego pakietu politycznego i praktycznego wsparcia dla Ukrainy. Co to właściwie oznacza, to polityczne wsparcie i praktyczne wsparcie dla Ukrainy? Co jeszcze może zostać zrobione? No przede wszystkim nie można powtarzać błędu z 2008 roku, kiedy to Niemcy i Francja zablokowały budowę takiej drogi, ścieżki przyjęcia Gruzji i Ukrainy do sojuszu NATO i Ukraina, Ukraińcy czekają na konkrety, bo Ukraina będzie niepodległa nie tylko wtedy, jak odzyska własne terytorium, ale kiedy będzie miała gwarancję bezpieczeństwa. A gwarancją bezpieczeństwa, mam nadzieję, która zostanie przekazana Ukrainie na tym szczycie NATO, będzie narysowanie konkretnych perspektyw przyjęcia Ukrainy do sojuszu. Ukraina ma wspaniałe wojsko, które wzmocniłoby sojusz, ma zachodnie uzbrojenie i będzie bezpieczna tylko wtedy, jeżeli będzie w strukturach sojuszu NATO. I myślę, że taka decyzja zapadnie. Tak samo jak Unia Europejska też buduje i mam nadzieję, że konsekwentnie będzie budować taką realną drogę przyjęcia Ukrainy w skład własnych struktur, bo w przeciwnym wypadku dalsze utrzymanie Ukrainy w takiej poczekalni w istocie jest działaniem destruktywnym i niszczącym ten kraj. W pana ocenie takie konkrety rzeczywiście się pojawią? No jestem przekonany, że tak. Zachód, jeżeli chce zachować twarz, nie ma innego wyjścia. Mam nadzieję, że ten duch, który reprezentują Brytyjczycy, Amerykanie, Polska, bo te kraje, czy Czechy zmierzają w tym kierunku, że uda się w ten sposób przekonać te kraje, które no, w dalszym ciągu dają się szantażować temu terroryście Putinie, bo Putin, jak każdy terrorysta, no, próbuje zastraszać, czy to właśnie takimi barbarzyńskimi działaniami, jak wysadzenie tamy na Kochowce, czy też bronią jądrową, po to, żeby blokować te logiczne działania, które budują pokój. Skrócenie frontu ma znaczenie dla Rosjan? To znaczy, Rosjanie ciągle popełniają błędy w swoich działaniach. To dobrze, dobrze dla samych Ukrainów. Ja nie wiem, czy ten front jest skrócony. W mojej ocenie, jeżeli tak, to tylko na kilka tygodni. A czy natarcie w obwodzie zaporowskim może mieć charakter kluczowy ze względu na korytarz krymski? No trudno powiedzieć tak naprawdę. Myślę, że są budowane alternatywy i Ukraińcy szukają. No, planów na pewno jest co najmniej kilka. Na tym polega planowanie operacyjne, że buduje się wiele wariantów, które i tak w praktyce nie będą realizowane, bo tak jak powiedział Helmut von Moltke, żaden plan nie przetrwa pierwszego starcia z wrogiem. Stąd też ta duża elastyczność ukraińskich generałów, dowódców, do których mam zaufanie. Te wszystkie warianty, które budują, pozwalają im lepiej orientować się w alternatywach, które mają do działania. Jeżeli rozpoczną realizację planu,
i okaże się, że natkną na duży opór, no muszą natychmiast przerzucić swoje siły na zupełnie inny kierunek, podjąć inny wariant działania. To jest coś, co Rosjanom w tej wojnie nie wychodziło, a co będzie decydowało o sukcesie. Wysoka manewrowość, mobilność, zdolność nawet niskich szczebli dowodzenia do podejmowania samodzielnych działań, no to wszystko decyduje o zwycięstwie. To jest to zachodnie myślenie, natowskie myślenie, mission command, krótko mówiąc, dowódcy wszystkich szczebli muszą rozumieć ogólną intencję dowódcy strategicznego i realizować wszystko, aby ten cel osiągnąć. Rosyjskie Ministerstwo Obrony chce, aby wszystkie osoby walczące po stronie Rosji podpisały kontrakty z ministerstwem. I tutaj mamy z drugiej strony szefa grupy Wagnera, który mówi nie. Czy to już otwarty konflikt między Szojgu a Prigozhinem? To próba jego marginalizacji, w jakiś sposób odsunięcia trochę na boczny tor? Dokładnie, to jest otwarty konflikt. Konflikt, który psuje rosyjską armię. Dowódcy zmieniani właściwie co kilka tygodni na wysokich szczeblach. Ten generał wysokiego szczebla, który dowodzi drużyną i popycha żołnierzy do boju, no to są obrazki, które ośmieszają rosyjską armię. I oczywiście Prigozhin na tym chce upiec swoją własną pieczeń. Krótko mówiąc, chyba dąży do tego, aby przejąć władzę, no bo w istocie teraz to zagrożony jest nawet sam Putin, który jakby nie patrzeć, no jest odpowiedzialny za budowanie tej nieprywatnej, a zawodowej armii. Ale czy ma jakiekolwiek realne szanse, czy to nie jest takie wszystko trochę na wyrost? To jest, są na to realne szanse, że dojdzie do jakiegoś przewrotu, ale trudno tutaj dostrzegać realną szansę, że zmieni się sama postawa Rosjan, ponieważ nawet ten Nawalny, który w tej chwili siedzi w więzieniu, no przejawia jednak takie imperialne podejście i nie przejmują zachodniego systemu wartości, tylko dążą do podboju Europy za wszelką cenę, nawet za cenę życia własnych obywateli. Czy ta postawa grupy Wagnera cokolwiek zmieni, jeśli chodzi o przebieg tego, co dzieje się na froncie? Ta postawa tak naprawdę rozbija rosyjską armię. Mam nadzieję, że te kłótnie czy spory będą się jeszcze bardziej zaogniać, ta walka o władzę, bo o to w istocie chodzi. A Ukraina wykorzysta właśnie ten wewnętrzne spory, które są między tą zawodową armią, a niezawodową armią, między tymi bandytami, kryminalistami, terrorystami. Mafia, czyli która się kłóci między sobą, staje się łatwiejszym celem działania dla tych good guys, dla Ukraińców, którzy chcą wyzwolić własne terytoria. Czyli wręcz podsycanie tego konfliktu jest na rękę Ukraińcom. Zdecydowanie tak. Nie ma nic wspanialszego niż bandyci, którzy kłócą się między sobą. No wtedy łatwiej jest rzeczywiście wygrywać swoje własne sprawy. Ale czy myśli pan, że dowódca jednak grupy Wagnera nie zacznie się w pewnym momencie uspokajać, że tu nie przyjdzie taka refleksja, że ta wewnętrzna kłótnia prowadzi jednak do katastrofy, jeśli chodzi o kontakty z MON-em rosyjskim? Znaczy tak naprawdę to Prigozhin zachowuje w tym wszystkim dużo więcej zdrowego rozsądku, niż jest bardziej niebezpieczny niż ta obecna kremlowska władza, bo Prigozhin wyraźnie powiedział, że Rosja w tej chwili powinna umacniać się na tych terenach, na tych obszarach, które zajęły, bo nie stać ją na większe zdobycze i na forum międzynarodowym krzyczeć o tym, że chcą pokoju, że już nie chcą wojny, no bo jak salami ucięli kolejny kawałek Ukrainy, żeby prowadzić dalsze działania w sposób skuteczny, no potrzebują Rosjanie co najmniej 5-10 lat, żeby odtworzyć swoje zdolności bojowe. I to byłoby, czy jest nawet przez niektóre środowiska na Zachodzie, we Francji, w Niemczech chętnie kupowane. To jest z tego powodu właśnie niebezpieczne. Dużo lepsza dla pokoju światowego jest ta postawa Putina, który w dalszym ciągu brnie ten ślepy zaułek, który zapędził własny kraj i który pokazuje to prawdziwe oblicze imperialnej Rosji. No właśnie, w co właściwie gra w tej chwili Putin? Przecież Rosja tak naprawdę nie osiągnęła żadnych celów strategicznych podczas tej wojny. Putin jest jak ten szczur zapędzony do rogu, bo przegrał tak naprawdę na wszystkich frontach. Granica z NATO wydłużyła się ponad dwukrotnie. Ośmieszył niezwyciężoną rosyjską armię. Zdewastował własną gospodarkę. Spowodował, że młodzi, inteligentni informatycy uciekają z Rosji w obawie przed
poborem, ale w obawie przed też własną karierą, ponieważ biznes z Rosji uciekł. Odizolował właściwie Rosję od tych salonów europejskich i od Europy. No przegrał właściwie na wszystkich frontach. W tej chwili jest jak szczur, który no już nie widzi dla siebie innego ratunku i brnie w tą jedyną drogę, która mu została, bo innej alternatywy naprawdę nie ma. Alternatywą nie jest po prostu zakończenie wojny? To nie dla Putina, bo koniec wojny dla Putina to jest koniec Putina. Wojna, którą Rosja przegra, będzie końcem Putina. On się szykuje na wybory w marcu przyszłego roku. Chciałby pokazać jakikolwiek sukces, stąd też za wszelką cenę, za cenę życia dziesiątek, już w tej chwili setek tysięcy rosyjskich żołnierzy, próbuje ten cel osiągnąć i nawet jak mu generałowie mówią, że to jest mission impossible, że nie są w stanie tego zrealizować, bo brak zasobów, brak środków, no i tak chce po prostu te działania prowadzić. Rosja tę wojnę przegrała, ale Ukraina tej wojny jeszcze nie wygrała i ważne jest w tej chwili to, żeby Ukraina posiadła zdolność, aby tą wojnę wygrać, żeby agresora wyprzeć z całego terytorium Ukrainy, włącznie z Krymem. No i tutaj niestety znów mamy pewne gierki niektórych środowisk politycznych na Zachodzie, którzy nie chcieliby całkowitego zwycięstwa Ukrainy, tylko w jakiś sposób dążą do tego, aby układać się powrotnie z Rosją, no bo przecież mieli z nimi takie dobre relacje, kontakty. Przede wszystkim gospodarcze, bardzo, bardzo obszerne. Chcieliby odzyskać także swoje inwestycje, które już na Rosji poczynili. Kto może odegrać kluczową rolę przy zakończeniu tego konfliktu? No myślę, że przede wszystkim konsekwentna postawa Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ale też takiego sojuszu państw flanki wschodniej. Jest nas w tej chwili więcej. Finlandia, Szwecja, nowi członkowie sojuszu NATO, Szwecja myślę, że niebawem. No one powodują, że jest coraz większe rozumienie jednak tego, czym naprawdę jest Rosja, kim jest Rosja, że jest agresorem. I mam nadzieję, że również właśnie podczas szczytu NATO na Litwie ten głos będzie zdecydowanie mocniejszy. Rosja została już zdefiniowana jako największe zagrożenie, no ale teraz potrzebne są konsekwentne działania. Dużo większe wsparcie Ukrainy, zbudowanie właśnie drogi Ukrainy do sojuszu NATO, wprowadzenie na terytorium Ukrainy czy umożliwienie Ukrainie dysponowania środkami bojowymi najnowocześniejszymi w dużo większej liczbie niż dotychczas, żeby ta kropelkowa skala zasilania, może już trochę więcej jest tych kropelek, no jednak przemieniła się już w pełne wsparcie Ukrainy na miarę możliwości takich, jakimi Zachód dysponuje. A i Zachód, tutaj, jeżeli nawet patrzeć na PKB, ma dużo większe możliwości, zdolności przemysłu i budżetowe wielokrotnie, kilkudziesięciokrotnie większe niż sama Rosja. I tu postawmy kropkę. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Naszym gościem był generał Roman Polko, były dowódca GROM. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiaj.